Cześć, tu Kartoniada. Witajcie po dłuższej przerwie wakacyjno-urlopowej. Zapraszam już niebawem u mnie na kanale i na blogu. Będą kolejne otwarcia, będziemy mogli zobaczyć, co kryje się w kolejnych pakach z różnych serii kart kolekcjonerskich. Otworzymy na pewno Tegorak paka 40 kart Panini Prestige. NBA 13-14. Dużo kart. Tam z reguły jest jakiś jeden insert reszta bazówki, ale akurat lubię takie rakpaki otwierać. No, sporo frajdy w tym jest, a i można czasami coś wartościowego trafić. Dalej trzy paki NBA Hoops, również 13-14. Ja otwierałem oczywiście paczki hobby z tej serii, nie widziałem tych retaili jeszcze. Na pewno spodziewać się jakichkolwiek hitów nie możemy, ale 10 kart w paczce, zawsze może jakiś fajny gracz wpadnie, może jakiś paralel typowy dla retailu, może jakieś inserty. Na pewno trafia jeden do miksu, miksik nam się, mi się zbiera już, także pewnie niebawem również takiego miksa z kartami hokejowymi, koszykarskimi, piłkarskimi otworzę. Na pewno będzie koszykarski Prizm, to jest też sezon 13-14. 6 kart w paczce, być może coś ciekawego się trafi. Zobaczymy, to jest paczka hobby oczywiście. Dwie paki MVP Upper Deck 99-2000 Stanley Cup Edition. Jedna na pewno trafia na kubkę do miksu, jedną otworzę, opiszę oczywiście na blogu. To z pewnością będą fajne karty, ja lubię serię MVP generalnie, więc zapraszam. I na koniec paka z serii Tops Heritage Hockey, to są hokejowe karty z sezonu 2000-2001. W środku jest 8 kart i guma do rzucia pewnie już jej nie da skonsumować, natomiast karty też mogą być fajne. Paka nie jest taką typową folią, tylko takim bardziej papierowym opakowaniem. Zobaczymy, co w środku tej kolekcji nie otwierałem, ale widziałem karty z Heritage i one wyglądają całkiem sensownie. Jak na firmę Tops oczywiście. Dzięki bardzo i do zobaczenia.